Rozdział 10. Powrót. Pamiętacie, co wydarzyło się w 9. rozdziale? Tuba została odnaleziona. Okazało się, że ukryła ją czarownica Rurella. Misja Knotu została wykonana. Teraz, aby wrócić do dziadka, będziecie musieli wypowiedzieć zaklęcie. Będzie nam cię bardzo brakowało, Blusiu. Mnie was też. Jesteście bardzo odważni. Myślisz, Blusiu, że jeszcze się kiedyś spotkamy? Kto wie. Czarownica Rurella będzie siedzieć za rurkami, ale mogą się zdarzyć inne kataklizmy. Knot zawsze pomoże. A jak tylko zwerbujemy kolejnych agentów, to będziemy gotowi podjąć się każdego zadania. Olku, jesteś doskonałym kapitanem. A teraz powtarzajcie by za mną zaklęcie, które pozwoli wam wrócić do dziadka i odzyskacie swoje naturalne rozmiary. Fajnie było tak jak Tomcio Paluch albo Calineczka być malutkim i wszędzie wejść. Ale wtedy nie widzisz całego piękna przyrody. No z kolei, kiedy jest się dużym, często nie dostrzega się szczegółów. Jak zawsze, wszystko ma swoje plusy i minusy. No dobrze, a teraz powtarzajcie. Rurki, trurki, czary mary, niechaj znów ruszą zegary. Rurki, trurki, czary mary, niechaj znów ruszą zegary. Zatrzymany czas, niech odnajdzie nas. Zatrzymany czas, niech odnajdzie nas. Olek i Zosia są teraz w środku procesu przenoszenia się. Zatem ja w kilku słowach opowiem wam, co się dzieje. Nagle zrobiło się ciemno i wszystko zawirowało. Mocno zaszumiało i po kilku sekundach dzieci znalazły się przy dziadku tatku. Jesteście! Martwiłem się o was, dzieciaki! Dziadku, było super! Tak, było. Ale nie ma już z nami Blusi. Nie martwcie się. Blusia jest w rurogrodzie. Byliście niesamowici. Jestem z was taki dumny. Myślę, że od dziś musimy pomagać rurogrodowi. I musimy uważać na to, co wrzucamy do toalety. Dykcyjne, pogotowie, wodociągowe, czyli wierszyki idealne na dziecięce języki. Gdy zabawę zaczynamy, radośnie buzie rozgrzewamy. Najpierw wolno powtarzamy, potem mocno przyspieszamy. A to po to, moi mili, byście wyraźnie mówili. Tam, na rurze, trzy zawory. Jeden duży, drugi spory, a ten trzeci znów narzeka. Już hydraulik z żabką czeka. Tam na rurze trzy zawory, jeden duży, drugi spory, a ten trzeci znów narzeka. Już hydraulik z żabką czeka. I to już koniec naszej opowieści. Słuchowisko zostało zrealizowane przez Wodociągi Miasta Krakowa. Udział wzięli Monika Kupnicka, Ania Machacz, Kasia Kopczyk, Andrzej Kopczyk. A teraz powtarzajcie za nami. Patyczek do uszu. Patyczek do uszu. Wacik. Wacik. Marchewka. Marchewka. Ziemniaczek. Ziemniaczek. Koralik. Koralik. Tabletka. Tabletka. Bardzo dobrze. A teraz będzie trochę szybciej. Patyczek do uszu. Patyczek do uszu. Wacik. Wacik. Marchewka. Marchewka. Ziemniaczek. Ziemniaczek. Koralik. Koralik. Ogryzek. Ogryzek. Tabletka. Tabletka.
patyczek do uszu, wacik, marchewka, ziemniaczek, koralik, ogryzek, tabletka. Kochane dzieciaki, to dla was są wieści, żadna z tych rzeczy się w ścieku nie zmieści. Patyczek do uszu, wacik, marchewka, ziemniaczek, koralik, ogryzek, tabletka. Kochane dzieciaki, to dla was są wieści, żadna z tych rzeczy się w ścieku nie zmieści.